Cerkiew Świętego Michała Archanioła w Sokołowsku. W końcu tutaj dotarłem. No niestety obiekt jest tylko do obejrzenia z zewnątrz, nie do zwiedzania turystycznego. Jeszcze jeden widoczek na cerkiew Świętego Michała Archanioła w Sokołowsku, październik 18, 2014 roku. Podobno jest tu, jest to jedyna cerkiew w całej okolicy. Ostatni na dzisiaj widoczek na cerkiew Świętego Michała Archanioła w Sokołowsku. Październik 2014 roku. Cerkiew niestety zamknięta dla turystów. Przynajmniej w dniu dzisiejszym.